Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na dość niespodziewany przegląd, jak na tą temperaturę za oknem. W Action pojawiła się już bowiem kolekcja świąteczna i tak wiem, powiecie, gdzie tam jeszcze święta, dlatego nie będę Was dzisiaj zanudzać bombkami i pokażę Wam no tylko same dekoracyjne hity, na które warto zwrócić uwagę, bo wiadomo, że w Action wszystko co dobre niestety szybko się wyprzedaje. Zobaczcie m.in. cudowne, no i tanie bieżniki i obrusy, formy do pieczenia, skrzaty świąteczne aż w 3 rozmiarach do wyboru, śliczne kadzidełka w formie takich uroczych domków z piernika, ciepłe koce, dekoracje do pokoju dzieci, wiele świątecznych lampek i łańcuchów świetlnych i naprawdę mnóstwo dekoracji. Więc jeśli jesteście gotowi, no to ho, ho, ho i lecimy! Na początku w Action chciałabym Wam pokazać te stylowe bieżniki. Są aksamitne, no i przepięknie się mienią, zobaczcie. Mają 45 na 150 cm i to kochani, właśnie od nich zaczynam ten przegląd świąteczny, bo były absolutnym hitem w tamtym roku. Ja dosłownie wtedy zdobyłam ten wzór. Trudno było je wtedy kupić i absolutnie się nie dziwię, bo są nie tylko dobre jakościowo, ale też i tanie. W tym roku mamy 4 bardzo efektowne warianty. Jest biały w złote śnieżynki, ten w intensywnej czerwieni z takim delikatnym wzorem. Jeśli wolicie ciemniejsze dodatki, to znajdziecie je w kolorze też czarnym. I ostatnia już propozycja jest w kolorze zielonym z takimi gwiazdkami i muszę Wam powiedzieć, że wyglądają niezwykle efektownie na stole i jak ogólnie, no słuchajcie, nie jestem za zakupami przed listopadem, ale jeśli chcecie się na nie załapać, to kochani, no najlepiej teraz. Zapłaćcie za nie zaledwie 15 zł. Jeśli jednak bieżnik to nie jest forma dla Was, to zaraz obok znajdziecie też obrusy. Mają identyczne wzory, a ich rozmiar to 145 na 250 cm. I tu także jest wersja biała, ta czerwona, klasyczna czarna i zielona. Myślę, że również warto zwrócić na nie uwagę, no bo jednak słuchajcie, podczas świąt ten stół cały czas jest nakryty i coś tam się przy nim dzieje, a te obrusy kosztują niecałe 45 zł. W świątecznej kolekcji znajdziecie również te podkładki takie plecione o wymiarze 30 na 45 cm. Mamy do wyboru tu różne wzory i tą taką iście świąteczną kolorystykę. Dzięki nim oczywiście w łatwy sposób nadacie stołom ten świąteczny charakter. Za sztukę zapłacicie 4 zł i 49 groszy. W stworzeniu efektownych dekoracji mogą Wam też pomóc te podkładki w formie talerzy. One są z drugiej strony czarne i mają na brzegach taki delikatny wzorek. Do wyboru są w kolorze czerwonym, beżowym i srebrnym. Nie są drogie, a naprawdę robią robotę. Ich cena to 5 zł i 79 groszy. A teraz przed nami taki mały akcent kuchenny. W tym roku w Action znajdziecie takie urocze formy do pieczenia. Są one silikonowe, ale rozmiarowo, słuchajcie, naprawdę spore. Do wyboru mamy choinkę, ciasteczko, bałwanka i mikołaja. Taka bardzo fajna propozycja, no na iście ciasteczkowy czas. Za sztukę zapłacicie 4 zł i 49 groszy. Kochani, i ponownie zwrócę Waszą uwagę tym razem na te serwetki. Mają takie delikatne wzory i pięknie się mienią. No będą z pewnością bardzo ładną ozdobą na stole. Tu macie ich dokładny skład i w zestawie znajdziemy 4 sztuki o rozmiarze 40 na 40 cm. Do wyboru są białe, zielone i czerwone. Na mnie bardzo, słuchajcie, działają te wizualizacje i powiem Wam, że na przykład właśnie z taką szyszką naprawdę świetnie to wygląda. Komplet kosztuje niecałe 15 zł. Możecie też stworzyć taki bardzo fajny zestaw z tymi bieżnikami i obrusami z początku przeglądu, pamiętacie? Właśnie z tymi serwetkami, mają te same wzory i również są wykonane z aksamitnego materiału. Na pewno będą idealnym podkładem pod sztućce czy jako dekoracja. Mamy tu nawet kolor niebieski, ale to jest chyba resztka z tamtego roku. Ich cena to również niecałe 15 zł. I oczywiście, czym byłyby dekoracje świąteczne bez skrzatów? W tym roku no, są wyjątkowo urocze. Tak jak Wam mówiłam na początku, cieszę się, bo są dostępne aż 3 rozmiary. Tu macie największe i chyba najbardziej, słuchajcie, efektowne, bo mają aż 70 cm wysokości. Jest wersja beżowa, różowa i czerwona. Myślałam, że tu już, słuchajcie, wszystkie wzory i powiem Wam szczerze, że jak właśnie tylko zrobiłam dla Was ten przegląd, to Pani akurat dołożyła jeszcze tego z klamerką.
Także jak widzicie, cały czas towar jest tu dokładany. Kolekcja świąteczna będzie nam się tak sukcesywnie rozrastać, ale myślę, że to, co pokazuję Wam dzisiaj, to jest taka, wiecie, mocna baza właśnie do końca już roku. Te piękne skrzaty kosztują niecałe 45 zł, a jeśli nie macie tyle miejsca, albo po prostu wolicie, wiecie, dużo skromniejsze dekoracje, tak by tylko mieć taki, no, mały akcent świąteczny, to są także te. One już mają 25 cm i kosztują zaledwie 9 zł. Jest tu ich całkiem sporo, więc oglądajcie je sobie, a ja w międzyczasie nowych widzów jeszcze tylko zaproszę do naszej actionowej grupy na Facebooku. Wymieniamy się tam opiniami o rzeczach z action, co jest właśnie na czasie, co warto kupić, a co lepiej omijać. Na przykład ostatnio Justynka poleciła nam takie koszyki podwieszane, idealne jeśli chcecie wypełnić swoje szafki, czy po prostu zawiesić, wiecie, na półce w kuchni i mieć taką dodatkową przestrzeń na przykład na kubki. Justynka nam pisze, że koszyki są stabilne, nie przesuwają się, no i też nie wyginają. Ich cena to 12 zł. Natomiast Oleńka pokazała nam nowe wersje tych wiralowych pudrów. A Madzia napisała, że w Action w Belgii też już mają święta. Z tego, co pamiętam, już chyba nawet od 2 tygodni. Na co akurat nam Kasia odpisała, że kupiła dopiero dekoracje na jesień. Także słuchajcie, no tak to jest niestety w marketingu. A Wy jeśli chcecie też być na bieżąco, to zapraszam Was do dołączenia do tej naszej grupy. Link do niej znajdziecie w komentarzu pod filmem. A już wracając do przeglądu, tak wyglądają najmniejsze. Mają zaledwie 15 cm, ale słuchajcie, one są chyba najbardziej urocze. W dodatku jeszcze mają takie cięższe wypełnienie na dole, więc no nie musicie się martwić, czy będą Wam stać, czy nie, bo faktycznie spokojnie, stabilnie stoją. Tu także jest spory wybór. Myślę, że mogą być takim ukrytym hitem tego odcinka, bo zapłacicie za nie zaledwie 4,49 zł. A tu już bardzo stylowe, dekoracyjne skrzynki na listy. Też są jedną z takich mniejszych dekoracji, ale wierzę, że będą taką bardzo urokliwą dekoracją, na przykład, słuchajcie, na parapecie, co myślicie? Możecie też oczywiście je dodać do pokoju najmłodszych i do wyboru mamy tu 3 warianty, z czego jedna jest jeszcze z taką laską i czapką Świętego Mikołaja. Dekoracje mają 17 cm i kosztują niecałe 10 zł. Chciałabym Wam pokazać również tą ciekawą rzecz. Jest to, kochani, kadzidełko, ale w takiej, no, uroczej, świątecznej wersji. Są to domki, no, jak z piernika. I zobaczcie, ten dym wydobywa się tu z kominka. Oj, bardzo fajna sprawa. Myślę, że fani kadzidełek będą zachwyceni. Na opakowaniu macie instrukcję obsługi i w środku znajdziecie 30 kadzidełek stożkowych, 15 o zapachu drzewa sandałowego, a kolejnych 15 pachną słodkim cynamonem. Wiecie co, ja nigdy nie miałam żadnego kadzidełka i coś czuję, że chyba taki domek będzie pierwszym. Tak wygląda cały zestaw i do wyboru mamy 3 warianty tych domków. Ten jest taki typowy w kolorze brązowym, no jak chyba u Jasia i Małgosi. I pewnie jesteście ciekawi ceny. Kosztują niecałe 25 zł. Kupicie też gotowe zestawy świeczników do podgrzewaczy. Zestaw tu zawiera 3 świeczniki, taką tacę i kamienie, także jest to taki kompletny zestaw, który no nie musicie jakoś ozdabiać, jest od razu gotowy do położenia. Taki wdzięczny, słuchajcie, wręcz klasyczny. Myślę, że będzie, no, dobrze się prezentować, nie tylko w święta. Jego cena to niecałe 20 zł. W kolekcji świątecznej pojawiły się również urocze koce. Są bardzo miłe w dotyku i myślę, że dzięki niemu, no, Wasze fotele czy kanapy w łatwy sposób odmienicie w taką już wersję zimową. Mają 140 na 180 cm i od spodu mają jeszcze takie ciepłe futerko. Do wyboru są w kolorze zielonym i czerwonym z takim, no, iście świątecznym wzorem. I też zwróciłam uwagę na to, że są ładnie zapakowane, więc no może idealnie też nadadzą Wam się na prezent dla kogoś. Zapłacicie za nie niecałe 50 zł. A do pokoju najmłodszych, ale nie tylko, myślę, idealnie sprawdzą się te urocze dekoracje. Są, kochani, wykonane z drewna i mają takie, no, ciekawe poszycie. Muszę przyznać, że zawojowały moje serce, zwłaszcza, że mają kilka takich słodkich wariantów. Jest tu na przykład ubrany tak po zimowemu piesek, taki piękny konik na biegunach i on, słuchajcie, akurat jest w 2 wersjach kolorystycznych. Wiecie co? To jest taki niby nic, ale naprawdę, no, stylem kojarzy mi się z dużo droższymi sklepami, typu, wiecie, Home & You, gdzie, no, pewnie kosztowałoby z 30 zł, a w Action zapłacicie za nie zaledwie 10 zł. Tu jeszcze takie zawieszki w kształcie suwek, bardzo milutkie w dotyku, takie puchate. Jest też kilka wersji kolorystycznych. Małe, wdzięczne, kosztują niecałe 11 zł.
I oczywiście, czym byłaby kolekcja na święta bez dziadków do orzechów? Mamy tu dwie wersje, obie są oczywiście drewniane i pierwsza nie jest pomalowana. No to z pewnością ucieszy te osoby, które no raczej nie lubią przepychów święta. Wolą, wiecie, taką klasykę i naturalnie wyglądające dodatki. Za nie zapłacicie niecałe 23 zł. A z kolei jeśli wolicie pełną gamę barw, to są te zwykłe, standardowe w tych ciepłych, świątecznych kolorach. Obie wersje są wysokie na 38 cm i naprawdę się świetnie prezentują. Ja mam akurat tą wersję, bo w tamtym roku była identyczna i muszę Wam się przyznać, że świetnie się prezentuje. To jeszcze był mój pierwszy dziadek do orzechów w życiu, także ja jestem bardzo zadowolona. Do wyboru mamy kilka wariantów i za te kolorowe zapłacicie niecałe 25 zł. Ogólnie jeśli chodzicie do sklepu Action, to no możecie pamiętać, że wiele produktów było w tamtym roku, ale też bardzo jest dużo, naprawdę bardzo dużo jest tych nowych. I akurat jedna pani, która pracuje w moim sklepie Action, zauważyła, że kolekcja jest no dużo ładniejsza niż w tamte święta i też bardzo ładnie wykonana. A my przechodzimy teraz do produktów oświetleniowych i są już dostępne w kolekcji takie domki. One są LED-owe i świetnie Wam posłużą właśnie jako osobna dekoracja, ale myślę, że też jeśli robicie sami te wioski świąteczne, to możecie je o nie uzupełnić i do wyboru są, jak widzicie, w kilku kolorach i cena to niecałe 18 zł. I na przykład właśnie ten produkt jest z tamtego roku i powiem Wam szczerze, że był dla mnie on chyba największym zaskoczeniem, bo wiadomo, o gustach się nie dyskutuje, ale no mnie jakoś tak nie urzekł. Natomiast okazało się, że był to jeden z najczęściej schodzących produktów. Te LED-owe kominki wykorzystywaliście po prostu jako dekoracje, ale używaliście je też w takich no, różnych miejscach. Chyba najbardziej zapadły mi w pamięć dwa komentarze. Jedna z Was dała je córce, a ta do domku dla lalek. I tak oto lalki zyskały kominek na święta, a druga pani dała do domku dla królików. I jak widzicie, ma on sporo zastosowań, mimo że jest właśnie taki niewielki, a i cena też zachęca, bo kosztuje zaledwie 6 zł. 69 groszy. Następnie mamy te latarenki ze scenką. Latarenki są wykonane z tworzywa sztucznego i mają LED-owe oświetlenie. Jest tu też właśnie kilka scenek do wyboru. Spokojnie też oczywiście zawiesicie i one kosztują niecałe 36 zł. A tu już są takie latarenki z trzema LED-owymi świecami w środku. Tak się prezentują. One, słuchajcie, świecą takim ciepłym, białym światłem, więc stworzą Wam fajny, przytulny klimat, ale pamiętajcie, że one są tylko do wewnątrz. Ich cena to niecałe 28 zł. Pamiętam też, że sporo z Was lubi takie świąteczne budki i cieszę się właśnie, że one są, choć ten model jest właśnie wypełniony w środku wodą, ale słuchajcie, tam jest też brokat i jego cena to niecałe 44 zł. Z pewnością wiele osób pokusi się na te lampki LED-owe. Oj, słuchajcie, zdecydowanie one są warte uwagi. Przede wszystkim są ceramiczne i mają 25 cm wysokości, więc wiecie, takie akurat. Mają właśnie te LED-owe oświetlenie i pewnie się ze mną zgodzicie, że są bardzo uniwersalne i takie no właśnie nieprzegadane. Powinny pasować do wielu wnętrz właśnie ze względu na fakt, że są białe. Zapłacicie za nie niecałe 23 zł. I kolejny produkt z oświetlenia to te LED-owe domki z piernika. Możecie je położyć, ale też zawiesić, więc z łatwością wypełnicie nimi pusty kąt. Zaświeca się je na dole i do wyboru są trzy takie przeurocze warianty kolorystyczne i są też w bardzo fajnej cenie, bo kosztują zaledwie 9 zł, także naprawdę warte uwagi. Lecimy dalej, kolejne LED-owe choinki, tym razem szklane, prezentują się oj no niezwykle elegancko i myślę, że no zadowolą tych największych przeciwników przepychów święta. Mają taką złotą podstawę i są w bardzo takich świątecznych kolorach, jest między innymi kolor żółty, czerwony i zielony. Także bardzo taka ponadczasowa dekoracja, która myślę, że łatwo się nie znudzi, zapłacicie za nie niecałe 20 zł. A tu dla odmiany już akrylowa choinka, także LED-owa, wygląda no bardzo ciekawie i stylowo. I co ciekawe, zobaczcie, ona się pali całą paletą barw. Kosztuje niecałe 15 zł. Mamy teraz takich kilka choinkowych minut, a dla fanów klasyki i takich no naturalnych dodatków pojawiły się te choinki. One są drewniane, mają 21 cm i są dostępne w kolorze drewna albo w białym. Bardzo podoba mi się też ich kształt, jest wiecie taki prosty, nieprzegadany, kosztują zaledwie 10 zł. Wiem, że wiele z Was tworzy więcej samodzielnie, przykładem na naszej facebookowej grupie jest na przykład Ala, ona zrobiła ten prawie w 100% z materiałów z Action, ale jeśli nie macie do tego
jego głowy, ani też czasu, to jest gotowe za niecałe 40 zł. I z pewnością jednym z takich większych hitów tej kolekcji jest ta dekoracja. Jeśli lubicie właśnie takie inne, no i też niestandardowe dekoracje, to myślę, że bardzo Wam przypadną do gustu. Sanki przede wszystkim są naprawdę duże, mierzą aż 40 cm i wyglądają no wprost, kochani, cudnie. Czasem mamy, wiecie, jakieś takie puste kąty, na przykład w salonach, i jakoś chcielibyśmy je wypełnić i właśnie te sanki, myślę, że świetnie się do tego nadadzą właśnie przez cały okres zimowy. Ja nimi jestem no wprost oczarowana. Jeszcze ten brokat na płozach, ach, dodaje im to uroku. Ta świąteczna dekoracja kosztuje zaledwie 30 zł i myślę, że może się szybko wyprzedać. Kochani, jeśli trafiliście tu przypadkiem, to pamiętajcie, że w Action co tydzień są nowe promocje. Zdarzają się obniżki no nawet do 30-40% i często są to rzeczy do kuchni, jakieś tam prześcieradła, pościel, rzeczy do sprzątania i wiele, wiele dekoracji. Dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, to link do filmu z aktualnymi promocjami znajdziecie w prawym górnym rogu. A w kolekcji świątecznej zerknijcie też na te zawieszki z lametą. Do wyboru jest wiele wariantów, tak wyglądają z tyłu. Jest tu na przykład ciastko, choinka, bombka, czapka Mikołaja i laska świąteczna. Za sztukę zapłacicie 5 zł i 59 groszy. Osobiście polecę Wam ten dekoracyjny płotek, który u góry ma taki stylowy śnieg. Kupiłam go właśnie w tamtym roku i bardzo polecę. Świetnie mi ozdobił parapet w okresie świątecznym. Za niego zapłacicie niecałe 15 zł. Znajdziecie tu także girlandę z timerem i możecie ustawić, że świeci Wam przez 6 godzin, a jest wyłączona przez 18. Ma aż 270 cm długości i kosztuje niecałe 35 zł. Kolejną bardzo efektowną dekoracją są takie długie gałązki, są w kolorze złotym i mają aż 77 cm długości. Myślę, że odnajdą się nie tylko w okresie świątecznym, kosztują 5 zł i 59 groszy. A z kolei ta kula świetlna ma aż 140 lampek LED-owych i 30 cm średnicy, jest wielokolorowa i za nią zapłacicie niecałe 35 zł. I moim zdaniem chyba jedną z ciekawszych dekoracji oświetleniowych jest taki wiszący pierścień. Ma 32 cm średnicy i z pewnością jest to no coś takiego innego. Możecie go zawiesić w środku na oknie i będzie z pewnością no pięknie się wyróżniał w pokoju. Świeci ciepłym, białym światłem i do wyboru są dwa warianty z reniferem albo taką gwiazdą. Jego cena to niecałe 20 zł. I kolejna kula świetlna, tym razem już możecie ją powiesić zarówno w środku, ale też na zewnątrz. Oj, będzie się super prezentować na werandzie czy na balkonie. Świeci takim ciepłym, białym światłem, więc no dzięki niej stworzycie taką przytulną atmosferę. Jest naprawdę duża, bo ma aż 50 cm średnicy i aż 270 lampek. Dzięki jeszcze timerowi ustawicie też, kiedy ma świecić i też się sama wyłączy. Kosztuje niecałe 70 zł. A tu już bardzo ładne kule śnieżne. To co? Zobaczymy, jak się prezentują w działaniu. Zrzucamy go na dół. A tak bardzo delikatnie. Do wyboru jest kilka wariantów. I słuchajcie, a zobaczymy jeszcze raz. O, tu już jest lepszy efekt. Pięknie się to prezentuje. Naprawdę jest taka klimatyczna dekoracja. Wiem, że też wiele osób nie lubi czegoś takiego, ale jeśli to Wasze klimaty, to zapłacicie za nie niecałe 20 zł. I lecimy dalej, zobaczymy, co tu mamy jeszcze. To są też takie kule. Czy ten śnieg się rusza? Nie, ten śnieg jest chyba tylko dekoracją, kochani. Te kule stoją na takiej brokatowej nóżce, także uważajcie, żeby nie mieć wszędzie tego brokatu. Do wyboru mamy 3 warianty za 4 zł i 39 groszy. Bardzo mi się spodobały również te świece. One są LED-owe. Macie włącznik na dole i są to piękne choinki. Naprawdę są bardzo stylowe. Z pewnością nie wyglądają kiczowato. Pięknie się prezentują i do wyboru mamy kolor zielony, beżowy albo ten biały. Z pewnością jest to fajna propozycja, jeśli lubicie świece, ale na przykład żal Wam je wypalać. Są też bardziej bezpieczne. Na pewno warto zwrócić na nie uwagę i za nie zapłacicie niecałe 14 zł. I wchodzimy już chyba na taką półeczkę ze świecami. Tu jeszcze mamy takie propozycje
brokatowe, też uważajcie, bo się naprawdę wszędzie sypią. Ja po wyjściu z tej alejki byłam cała w tym brokacie. Do wyboru są trzy kolory za niecałe 15 zł, a tu macie te zwykłe podgrzewacze, no właśnie nie takie zwykłe, bo one są wyłożone brokatem. Znajdziecie je w kolorze srebrnym, czerwonym albo złotym. Za opakowanie 6 sztuk zapłacicie 4 zł i 49 groszy. Z takich większych dekoracji z pewnością zwróćcie też uwagę na te świeczniki na podgrzewacze. W środku są 4 miejsca i ogólnie one są włożone w taki stroik, więc jeśli właśnie nie macie czasu czegoś takiego przygotować, to jest to z pewnością propozycja dla Was i pamiętam, że w tamtym roku też szybko schodziły i cena to niecałe 40 zł. I dla tych osób, które uwielbiają łańcuchy świąteczne, jest bardzo fajna propozycja. Mamy tu 20 takich figurek, są różne warianty do wyboru i naprawdę, no przepięknie wyglądają, słuchajcie. Mamy tu zarówno ciasteczka, takie laski, Mikołaje, albo choinki. I wiem też, bo piszecie na grupie, że uwielbiacie tego typu dekoracje. Zerknijmy jeszcze, jak świecą. To jest taka jedna LED-owa lampka w jednym elemencie. Bardzo piękna dekoracja za zaledwie 9 zł. Następny piękny łańcuch świetlny. Wygląda no niesamowicie efektownie. Tak, myślę, że wdzięcznie. Mamy tu zarówno choinki i zaraz Wam jeszcze pokażę gwiazdeczki. Możecie go użyć jedynie we wnętrzach i jak zawsze znajdziecie tu te takie przystawki. To jest kolejny produkt, na który zwróćcie uwagę, jeśli chcecie go zakupić, bo także był w tamtym roku i pamiętam, że dużo z Was go kupiło. Możecie też, tak jak tutaj na opakowaniu, przymocować je na komodzie. Ślicznie to wygląda. Kosztują niecałe 20 zł. Pojawił się jeszcze taki łańcuch świetlny, ale już z figurkami, zobaczcie, z akrylu. Są takie bardzo delikatne, pokryte brokatem i bardzo ładnie też wykonane. Jest tu 10 lampek, które świecą ciepłym, białym światłem. Będą naprawdę idealną dekoracją, na przykład na choinkę. Tak jeszcze wyglądają zapalone i jest także wersja z reniferami i choinkami. Za nie również zapłacicie niecałe 20 zł. A teraz zapraszam Was do obejrzenia takiego małego akcentu z wioskami świątecznymi. Wiem, że też je bardzo lubicie. Tu jest taka wioska świąteczna za niecałe 70 zł. Jeśli tworzycie własną, możecie kupić taki zestaw 4 choinek za niecałe 10 zł. Tu już mamy wersję świąteczną LED-ową. Tak wygląda zapalona. Jest to scenka świąteczna, 17-częściowa za niecałe 70 zł. A tu mamy dodatkowo z efektem dźwiękowym i już Wam je włączam. I zerknijmy, czy wszystkie mają taki dźwięk. Tak, wszystkie mają ten sam. Zapłacicie za nie niecałe 80 zł. Zwróćcie uwagę jeszcze na te latarenki świąteczne, one są LED-owe, w środku jest też taka scenka, możecie ją postawić albo zawiesić, co Wam w duszy gra, kosztuje niecałe 80 zł. I na pewno zaciekawi Was tym produktem, możecie już kupić w Action te ozdobne lizaki świąteczne, świetnie Wam się sprawdzą jako dekoracja do ogrodu, mają jeszcze tą praktyczną funkcję timera i działają na 3 baterie AA, są wysokie na 62 cm i dają takie ciepłe, białe światło. Oj, słuchajcie, naprawdę mogą być hitem, w zestawie znajdziecie 3 sztuki, jestem bardzo ciekawa, jak one będą wyglądać, kosztują niecałe 40 zł. A tu już takie dekoracyjne choinki są również bardzo wysokie. Do wyboru mamy tu 2 kolory, one są jakby takie skręcane i słuchajcie, jest to lampka przede wszystkim. Kosztują zaledwie 13 zł. A tu już kolejne takie must have. Coraz więcej widać właśnie tego typu produktów w domach. No nic dziwnego, bo wyglądają, zobaczcie, bardzo stylowo i tworzą taki przyjemny też nastrój. Są to renifery z takim podświetleniem i działają one na 2 baterie AA. Do wyboru macie kolor jeszcze złoty albo srebrny. Ich cena to niecałe 25 zł. W podobnym stylu kolejną świecącą dekoracją są te lampki, usłuchajcie, w kształcie prezentów. Są one również w 2 wersjach kolorystycznych, są i srebrne i złote. No, wyglądają też bardzo spektakularnie. Już naprawdę z daleka rzuciły mi się w oczy, więc myślę, że będą piękną dekoracją w Waszych domach. No, ja myślałam, szczerze mówiąc, że to jest zwykła dekoracja, a tu proszę, mamy kolejną lampkę LED-ową. Bardzo ładna i taka stylowa dekoracja za niecałe 20 zł. Ciekawy jest jeszcze ten łańcuch świetlny. Macie tu takie naprawdę trójwymiarowe gwiazdki. Zobaczmy, jak to świeci.
tak bardzo też delikatnie. W środku znajdziecie 10 sztuk tych gwiazdek i ten łańcuch kosztuje niecałe 18 zł. Z oświetlenia kupicie także tą kurtynę, która świeci ciepłym, białym światłem i również ona była hitem w tamtym roku. Nic dziwnego, bo właśnie takie drobne akcenty w domach naprawdę podkręcają atmosferę. Jest tu 130 lampek i dodatkowo są bardzo proste do zamocowania, bo mamy tu dołączone przyssawki do okna i je zastosujecie tylko wewnątrz. Tu także jest timer, kupicie je za niecałe 40 zł. I kolejna już kurtyna, tym razem taka, tu również mamy te przylepce, także jest tu timer i mamy tu jedynie wersję z gwiazdeczkami. Ich cena to niecałe 28 zł. I kochani, pozostało nam jeszcze troszeczkę oświetlenia i też mnóstwo bombek, ale skoro mamy taką temperaturę za oknem, to pozwólcie, że dzisiaj już na tym skończę i pokażę Wam już je w innym odcinku. Myślę, że to co najważniejsze i naprawdę na co warto zwrócić uwagę, pokazałam Wam właśnie w tym przeglądzie. Także kochani, teraz taki głęboki oddech i wracamy do rzeczywistości. W kolejnych przeglądach będę Wam, tak wiecie, dodawać troszkę tych świątecznych akcentów. Z pewnością będą się też pojawiać sukcesywnie inne świetne nowości. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby Was nic nie ominęło. A ja już Wam bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że byliście i gorąco Was pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko, pa!